Mówi się, że komedia ma właściwości lecznicze. Pozwala nam mówić o trudnych tematach lub takich, o których w zasadzie nie powinniśmy rozmawiać. Redukuje napięcie, ale też pozwala bliżej przyjrzeć się problemom życia codziennego. Niestety obecnie żyjemy w takich śmiesznych czasach, w których żart nie tylko doda ci stresu, to jeszcze może pozbawić cię pracy. I nie muszę podawać przykładów, bo wszyscy wiemy za jakie żarty. Na szczęście gry są rozrywką, która nie wpędzi cię w kłopoty. Może nie zawsze pomoże rozładować napięcie. Ale pozwoli bliżej przyjrzeć się niektórym strachom. I z tego powodu tak dużym zainteresowaniem cieszyła się gra Plague Inc. Przerażające zwykle jest to, co jest nieznane lub niewidoczne. Jak weźmiemy strach pod lupę i przyjrzymy mu się z każdej strony, nie będzie miał już na nas takiego wpływu jak na początku. Sytuację mamy taką, jaką mamy, a brak paniki nie jest równoznaczny z brakiem przygotowania. Kilka dodatkowych puszek z jedzeniem i butelek wody na pewno się przyda. Szczególnie gdy zgodzisz się z zaleceniami i przez jakiś czas postanowisz trzymać dystans od innych ludzi lub po prostu nie wychodzić z domu. Przyznam szczerze, że z tego wszystkiego nie rozumiem tylko popytu na papier toaletowy, szczególnie, że to bardzo słaby budulec Bunkra czy Fortu. No chyba, że ktoś ma aspiracje na tytuł lorda o właśnie, daj znać w komentarzu, jeżeli wiesz, co jeszcze można zrobić z papieru toaletowego. Ale wróćmy do sytuacji, w której bunkrujesz się normalnie w domu, a zmniejszony ruch na ulicach nastraja cię do katastroficznego klimatu. Film oczywiście nie mógłby się zacząć bez Plague Inc. Evolved. Mapa z rozgrywki bardzo przypomina sposób prezentacji danych z WHO czy CDC. Jednak w grze to my zarażamy ludzkość. Do wyboru mamy różne plagi, które wpływają na styl rozgrywki. Możemy też nazwać swój twór. Dziś pewnie dominuje jedna nazwa, bo zazwyczaj są to imiona naszych byłych, szczególnie jeżeli to też była zaraza, lub rzeczy, które wyjątkowo nas wkurzają. Rozgrywka zamknięta jest w czterech ekranach: mapie świata, metodach rozprzestrzeniania się, symptomach i odpornościach, np. Na, na leki lub warunki klimatyczne. W większości przypadków będziesz chciał zarażać po cichu, bo gdy tylko ludzie zauważą, że są chorzy, to od razu panikują i zaczynają organizować się i wprowadzać te wszystkie upierdliwe procedury utrudniające nasze rozprzestrzenianie się. A chwilę później zaczynają pracować nad lekiem, co już zupełnie psuje zabawę. No, oczywiście też nie można za długo czekać. Prędzej czy później ludzie dowiedzą się, że coś jest nie tak, i gdy oni będą pracować nad lekarstwem, ty najwyżej będziesz męczyć ich wiosennym katarem. Nie ma chyba bardziej haniebnej porażki. Z agresywnym startem też nie ma co przesadzać, bo przecież chory nie może zaliczyć zgonu, zanim. Nie spotka się ze znajomymi przy pizzy i piwie. Choć gra ma swoje ograniczenia, w końcu była robiona na komórki, naprawdę blisko jej domiana wirusowego sandboxa. Szczególnie, że poza multi, ma jeszcze kilka zabawnych trybów, które ewidentnie były tworzone z przymrużeniem oka. Jeśli normalnie mógłbyś, ale szef nie chce pozwolić ci pracować z domu, Play to idealny tytuł, aby trzymać go sobie na biurku. W razie pytań, powiedz, że to rozwój choroby w czasie rzeczywistym. Okej, okay, pozostałe tytuły wymagają więcej uwagi mocniejszego sprzętu, więc jak już dostałeś pracę zdalną i udało ci się wciągnąć betoniarkę na czwarte piętro, to może dobrze okazja, aby wrócić lub zacząć przygodę z Dying Light. Wspominałem już o tej grze, a także o sequelu, który niestety został przesunięty na jesień. Szkoda, bo pasowałoby tematycznie. W jedynce wcielamy się w agenta GRE Kyla Kreina. Chłopak zrzucany jest do Haran, miejsca, w którym tajemnicza choroba przemienia ludzi w zombie. Wizdówką Dying Light jest parkur i ogromna swoboda poruszania się. Historia jest na poziomie filmów akcji sprzed kilku lat. Czyli stereotypowy złol, konspira w tle, bunt i wiele bezsensownych śmierci. Dying Light tak się rozpędziło w udawaniu filmu, że w finałowej scenie w wymaga raptem wciśnięcia jednego przycisku, żeby wygrać grę. Aż się dziwię, że w opcjach nie dało się podłączyć podkąpa pilota do telewizora. Mimo to gra oferuje ładną grafikę, cykl dobowy z pięknymi zachodami słońca i dużo odrażających i bardzo mięsistych zombie. Co ciekawe, Techland cały czas dorzuca coś nowego do Dying Light i mam wrażenie, że twórcy są bardziej aktywni niż deweloperzy nowych tytułów Early Access. Tak, na Ciebie patrzę GTFO. Gdy zasypywanie fanów zombiakami przestało przynosić oczekiwane efekty, a rażenie klientów prądem w dalszym ciągu spotyka się ze sprzeciwami organizacji Praw Człowieka, twórcy postanowili urozmaicić wysyp żywych trupów chorobami psychicznymi w sensie u tych, co przeżyli bo zombi wydają się zachowywać normalnie. Final Station, mimo że bezpośrednio nie jest grą o zombie, ani o chorobie psychicznej, w jakiś sposób łączy te dwa motywy. To historia zwykłego maszynisty, który znalazł się w niewłaściwym miejscu i niewłaściwym czasie, któremu poza ludźmi przyszło jeszcze przewozić tajemniczy ładunek. Gra jest scrollerem z elementami managementu. Będziemy musieli zadbać o zdrowie i potrzeby pasażerów, żonglując z dostępnymi zasobami, których zawsze jest za mało. Na przykład, niektórym osobom stale ubywa krwi i w takiej sytuacji marzysz, aby na następnej stacji, zamiast apteczek, znaleźć skrzynkę korków. Jednak, gdy nie musisz zajmować się składem, i nie Nieszczelnymi siedzeniami gra wysyłacie w teren. Aby ruszyć w dalszą podróż potrzebujesz kodu, ale będziesz też szukać wspomnianych zapasów. Tutaj szczególnej rewelacji nie ma, poza tym, że mapy nie są generowane automatycznie, co tutaj jest plusem. Na wyróżnienie zasługuje historia. Opowiadana pikselową grafiką i zapiskami tych, którym nie udało się przetrwać. Wydarzenie znane jako pierwszy kontakt przemieniło większość ludzi w czarne, wrogie istoty, przypominające zombie. Miasta zostały zmilitaryzowane, lecz i one zaczęły padać pod naporem plagi. Z każdą kolejną stacją klimat staje się coraz bardziej mroczny. Doświadczamy również degradacji samego bohatera. Twórcy pozostawiają wiele scen do interpretacji, i choć gra jest krótka, to oferuje zadowalającą dawkę fabuły. I właśnie do tej gry oddaję kluczek. To, co tak szybko mignęło, to właśnie on. W środkowej sekcji zmień tylko Lima na brawo i gra jest Twoja. The Forest to fabularny survival, który może i nie posiada zombie, ale pełen jest szalonych dzikusów i niebezpiecznych mutantów. Tytuł zaczyna się jak zwyczajny sandbox, ale gdy pozwolimy fabule przejąć prowadzenie, gra zyskuje drugie dno. I to dosłownie. To jedna z takich gier, w którą dobrze się gra z przyjaciółmi. Ale nie dlatego, że jest zła, tylko dlatego, że może być trochę trudna i trochę straszna. Szczególnie na początku. Gra na wyróżnienie zasługuje też dlatego, że małemu deweloperowi udało się to, co zawiodło nas w breakpoint. Przemierzając las czy budując schronienie zawsze będziesz ścigany przez tubylców, a z biegiem czasu zaczną pojawiać się coraz silniejsze jednostki. Na wyspie jest kilka tajemnic do rozwiązania, a jak się później okazuje, katastrofa lotnicza i mutacje wcale nie były dziełem przypadku. Chcesz wiedzieć więcej? Zagraj w The Forest, warto. Jednak gdy mówimy o klimacie zarazy, trudno nie wspomnieć o The Division. Choć dwójka była bardzo dobra i dostała ostatnio kluczowy dla endgame'u, ale niestety płatny, dodatek, To jestem zdania, że klimat dużo lepiej budowany był w jedynce. Szczególny miały na niego wpływ puste ulice Nowego Jorku. Chorzy ludzie, strefy objęte kwarantanną i pełno czarnych worków na zwłoki. Niezbyt pocieszający widok, ale temat jak najbardziej aktualny. Warto się zainteresować obiema grami, szczególnie że są teraz na wyprzedaży i można je zdobyć w bardzo przyzwoitych cenach. Na koniec chciałem jeszcze wspomnieć o dwóch tytułach: Resident Evil będzie miało premierę 3 kwietnia. Prawdopodobnie do tego czasu nasza sytuacja się nie zmieni za bardzo i niektórzy będą mieli jeszcze czas, żeby się grą nacieszyć. Natomiast teraz jest dobry moment dla tych, którzy nie ruszyli dwójki. Nigdy nie byłem szczególnym fanem Rezydenta. Nie sądziłem też, że to tytuł dla mnie. Dwójka podana była w dużo lepszej formie, a wrażenia były na tyle pozytywne, że teraz czekam na kolejną część. Z kolei na sam koniec zostawiłem sobie State of Decay 2. Gra była od roku dostępna w sklepie Microsoftu, a z nową aktualizacją kilka dni temu trafiła na Steam i Epic Store. Zamierzam poświęcić tej grze cały film, ale ci co jeszcze nie grali, to już teraz powinni wiedzieć, że to nie jest GTA z zombie. State of Decay pod względem rozgrywki bardziej przypomina survivalowe simy. Szczególnie, że przełączasz się z postaci na postać. Te się z kolei męczą, mają swoje wymagania, no i musisz levelować ich statystyki. Raz zlutowane miejsce nie odnawia surowców, więc trzeba wypuszczać się coraz dalej lub coś produkować w bazie i wymieniać się z handlarzami. Za to odnawiają się zombie, a im fajniejszą masz bazę, tym chętniej będą wpadać ją oglądać. Tutaj praktycznie wszystko jest surowcem i stawia to pewne wyzwanie. Starowanie jest bardzo wygodne. Na wyprawę można zabrać dwóch haików albo dwóch kumpli. Jest też system zadań i ludzie będą nas prosić o pomoc, w zamian oferując worki z zaopatrzeniem albo będą chcieli przyłączyć się do twojej społeczności. Tyle na razie w skrócie o tej grze. Więcej o niej będzie w osobnym filmie. I to była ostatnia z moich propozycji. Dzięki za oglądanie, mówił shifter z bunkra. Standardowo dzięki za lajkowe wsparcie i trzymaj się zdrowo. Musimy tylko przetrzymać to całe szaleństwo, żebyśmy mogli wrócić do naszej rzeczywistości. I pamiętaj, mówmy głośno chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. ...do katastrofy. Kastra kastracyjnego klimatu. Na przykład niektórym osobom stale ubywa krwi i w takiej sytuacji... Fuck you! Daj znać w komentarzu, jeżeli wie... Oh fuck.